Ojciec Pio z Pietrelciny stał się sławny na całym świecie po otrzymaniu stygmatów. Stygmaty, jak zapewne wielu z was wie, to rany na ciele odpowiadające ranom odniesionym przez ukrzyżowanego Jezusa. Jak widzimy, Pio miał dziury w dłoniach tak jak Jezus, kiedy został ukrzyżowany. Jednym z pierwszych fotografów stygmatów ojca Pio w ich wczesnych stadiach był człowiek o imieniu Modesto Vanelli. Więc zrobił zdjęcia, wydrukował je i sprzedał, aby spróbować uczynić ojca Pio bardziej znanym. Pewnego dnia Modesto Vanelli przybywa do miasta w południowo-wschodnich Włoszech i zaczyna rozprowadzać swoje zdjęcia ojca Pio. I spotyka człowieka, który nie chciał nic wiedzieć o ojcu Pio. Nie lubił ojca Pio i powiedział, że fotograf jest oszustem. Co zaczęło przekształcać się w gorącą dyskusję i zakończyło się bójką, po której fotograf Modesto został umieszczony w więzieniu na 40 dni. Kiedy Modesto wyszedł z więzienia, poszedł zobaczyć się z ojcem Pio. Powiedział: ojcze, zostałem wysłany do więzienia z twojego powodu. Ojciec Pio zapytał: z mojego powodu? Modesto opowiedział ojcu Pio, co się stało i jak się zdenerwował, broniąc go, i został wysłany do więzienia. Więc ojciec Pio poradził Modesto, aby był cierpliwy wobec tych, którzy nie myślą tak samo jak on, a zwłaszcza, aby nie wdawał się w bójki z innymi. A potem ojciec Pio powiedział coś bardzo interesującego. Modesto, pamiętaj, że wciąż mamy przed sobą 50 lat. Ale co ojciec Pio miał na myśli? Modesto osobiście sądził, że pozostało mu tylko 50 lat życia i z biegiem czasu, każdego roku, 20 września, Modesto Vanelli udawał się do klasztoru na rocznicę stygmatów ojca Pio i odwiedzał ojca Pio, który przypominał mu, ile lat mu pozostało. Mamy 49 lat przed nami, 48, 47, 40, 25 lat pozostało, 15 lat pozostało. I jak ta liczba co roku stawała się coraz mniejsza, naturalnie Modesto stawał się bardziej nerwowy. Myślał, że jego czas na ziemi powoli dobiega końca. Aż wreszcie nadszedł 50. rok i Modesto był bardzo zdenerwowany. Oblał go zimny pot. Jest 20 września 1968 roku i jest z ojcem Pio. Pio mówi: Modesto, 50 lat mija właśnie teraz. Modesto, przygnieciony strachem, zemdlał, a kiedy wychodził z pokoju ojca Pio, drżał jak liść. Ale Modesto wciąż żyje, nie jest martwy i jest teraz trochę zdezorientowany. O czym mówił ojciec Pio? Co miał na myśli, kiedy powiedział, że zostało nam 50 lat? Ale 3 dni później otrzymuje odpowiedź. W nocy z 22 na 23 września jego długoletni przyjaciel ojciec Pio umiera. Okazuje się, że Modesto źle zrozumiał to, co mówił ojciec Pio. Nie mówił o śmierci Modesto. Modesto będzie żył kolejne 15 lat, ale ojciec Pio mówił o swojej śmierci i o tym, że za 50 lat umrze, a ich spotkania dobiegną końca. Nie jest jasne, dlaczego ojciec Pio był tak niejasny, kiedy wygłaszał tę przepowiednię. Być może płatał figle swojemu przyjacielowi w dobrym celu, a może mówił to, aby skłonić Modesto do życia pełnią życia. A może znał wartość kogoś,
kto zastanawia się nad własną śmiercią i próbował skłonić swojego przyjaciela do zrobienia tego samego memento mori. To, co jest ważne i interesujące w tym wszystkim, to fakt, że Pio znał dokładnie datę, kiedy umrze i opuści tę ziemię, podobnie jak Jezus znał dzień, w którym umrze. Tak jak każdy człowiek, ojciec Pio miał ogromny strach przed śmiercią i śmiertelnością, ale to jego wiara i posiadanie Jezusa u boku pomogły mu stawić czoła śmierci z siłą i nadzieją, że dostanie się do nieba i będzie z Bogiem, a teraz jest świętym, więc jest w niebie. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Amen.